Ale będę miał włóczni. O kurwa, już mi się skończyły włócznie. O, mogę cię ściachać chyba. Włócznia ma większy zasięg chyba. Brak wytrzymałości. Z dwoma włóczniami to ubiję. Dobra, jedna siadła. Ten mi jeszcze strzały przyniósł, milutko. Tak nie skacz! Dziękuję. Kurde, i trafiłem w łuku. Dobra, motocyklista padł. Aż level mi nawet wleciał. Kurde, potrzeba matką wynalazków. Coś jeszcze tu słyszę. A ti. Dobrze słyszałem. Daj to mi te włócznie. Kto by pomyślał, że to będzie takie miechowe? Jak tam, aktor? Żyjesz czy nie żyjesz? Umarłeś już? Jeszcze żyję, jeszcze się trzymam. No to dobrze, trzymaj się, nie puszczaj. Co ty mi tutaj szyby tłuczesz, ty? Gnoju. Kurwa, nie trafił. Definitywnie włócznie mają większy zasięg. Ten to już wygląda kurwa jak Jerzyk. Tymi włóczniami. Chodź tu. Weź, bo więcej włóczni nie mam. Już mam. Headshot. Dobra, więcej chyba już tu nie ma, prawda? Proszę. A jednak są. Jednak dziady były, no. Co tu się dzieje? Okej, podziwiam te młoty czasami. Młoty? Mhm. Podchodzę sobie do takiego, klikam prawy i schodzi na strzała. Aktor się rozszalał. Gorzej jak to wyskakuje z nie wiadomo skąd. No to wtedy jest problem. Tu jest ich więcej. Dobra, tu już zombiaków jest znacznie więcej. Myślę, że w sumie nie byłoby to głupie. Dosięgnę czy nie dosięgnę? Nie dosięgnę. Z jednym sobie powinienem poradzić bez problemu. Przyjdziesz tu czy nie przyjdziesz? Ty tu jesteś. Koleżko złoty, chodź tu. Chodź. Warsztat schemat. Co to za bugi? Halo, halo. Ty się zabiłeś? On? Na krześle mnie tu próbowałeś zrobić, cwaniaczku. No nie chowaj się, nie bądź taki wstydzony, chodź. Nie tłucz. Chodź tu. Zamknę i otworzę. Nie? Nadal nie? Zamknę, otworzę. No weź, no zamknąłem, otworzyłem, patrz. Ale świnia.
Ja też tak potrafię powalić sobie trochę. Ten jak się próbuje dostać. Ojebanie. Nie wiem, gdzie oni są. Gdzieś latają. Ale ciebie to mogę zabić chyba nawet. O dwóch nawet. Zjebał się fajnie. Zostaw te drzwi. Boże, co wy macie z tymi drzwiami? No i otworzył. Raz na zawsze. Dobra, jednego mniej. Ty też? Zostaw te drzwi. Jebzdzidy. Takie pytanie, nie? A? Wiesz, jak, błędzi. Wiesz, w jaki sposób mogę tkaninę sobie zdobyć? Ze skrapów? A w sumie bawełna. Na przykład Dobra. Też. Nie, bo bandaże by mi się przydały. Aktor chyba krwawi. Aktor ma miesiączkę. Chodź tu. Chodź, Kiciuś, chodź. Chodź. Jebzdzidy. Jebzdzidy to tam... Taka strona. Nie, to była strona aktor. Dobra. Nie pamiętam już. Od kiedy w autobusie są półki na buty? No to nie jest bus, dobra. Znaczy to jest bus, ale taki bus koncertowy. Bojowy, tak. Na wyspę nie wlecieć. Musiałem to zbić. Dobra. Tu jest kit. Krzesło możemy odłożyć na razie, się nie przyda. W busie nic więcej nie widzę. Ale widzę tutaj fajne rzeczy. I tu chyba też jest coś fajnego. Spróbujmy to rozwalić. Dobrze wiedzieć. Co się stało? Dobrze wiedzieć, że bandaż tak będę krwawił, a nie krwawi. No tak, bo musisz mieć bandaż z OLS-em. No. Ty nie wiedział? Ja zapomnieć. Ty zapomnieć? No to jak ty zapomnieć, to ty nie wiedział. Która to było otwarte z drugiej strony. Nie wiem, próby, błędy będą. Ach, no słuchaj, jak będziesz miał tam, nie wiem, 10 śmierci, to ci wtedy pomogę. O, eliksir nauki dziadunia. Zysk PD plus 20%, czas trwania 4 minuty, przepraszam. No i zajebiście. Kawka wpadła. Tak trzeba żyć. A tu widzę Kraken Book. Shamwaye 2. Kurde, to jest sporo rzeczy. Bo boję się, że tam będzie coś więcej. Oprócz przedmiotów. Co się tu pcha? Czego pan tu szukasz? Pan tu nie mieszkasz, panie Fertku. Znaczy, panie Boczku. Miałem rozwalać co innego, a przez takiego paszkwila rozwalam. Ała! Nie, i nawet mnie nie zaatakował. Gdzie bardziej zabijam o cholerne kolce, czy kolce. Jak to się nazywa? To takie coś, co się na przykład na płotach stawia. Nie, jakaś taka barykadka, coś nie, takie. Zasieki? Nie zasieki. Po angielsku wiem, jak to brzmi. Wire bear? Bear? Wire bear? Jakoś tak. Nie jest kolczatka, cholera. Brakowało mi tego strachu, że Bóg wie skąd zombiak sobie coś bije i nie wiem, czy to do mnie, czy to... Wierz mi, że i mi również. Dobra, ja tam nie wchodzę. Ja tam kurwa nie wchodzę, pierdolę tam w dupę. Nie ma opcji. Zapomnijcie.
Ja muszę iść najpierw. Ogarnąć sobie strzały. Bez strzał to nie wchodzę. Nie ma nawet takiej opcji. Zapomnij ta. Boję się, że zaraz coś do mnie przyleci. Jedno piórko. Postaralibyście się i dali więcej. Teraz sobie jednym piórkiem zrobię jedną strzałę. Chryzantema. To mi się nie przyda na razie. Później możliwe, ale na razie nie. Ja mam kamyczki. Kamyków brak. Brak czy nie brak? Użyj tej wody. No, kamyków brak. Piórek też brak, czy jedne? Jedno piórko. Oj, ale wiem już skąd mogę dostać więcej piórek. I to niekoniecznie chodzi o gniazda. Widzę chickena, ale dostał jakiegoś, nie wiem, szału. Szału piórka. Ucieka ode mnie. Okej, okay, tutaj to się lekko przeraziłem. Czemu? Idę. W sensie tak po prostu sobie idę, chciałem wejść do pokoju i sobie posiedzieć tam, nie? Zultować i tak dalej. A tu z dachu spada zombiak za mną. To wiesz, młotem go raz, prawym, w głowę. Później spada drugi, też w głowę i... Ale strach był. Czy ja mam krwawienie, czy ja mam odwodnienie? O, jest kurczak, dobra. Chodź tu, panie chicken, cip, 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 cip. O, jaki skoczny! Tyle te kurczaki mają szałmacicy. No i skaczą jak pojebane. Stój, weź sobie podziób trochę. O, właśnie. No tylko Shira, żebyś ty jeszcze miał na przykład strzały, to by było miło. Mam 3 próby zabicia chickena. Ja obstawiam, że żadnej nie trafię. Jedna nie trafiona. Aha, za drugim razem. Dobra, trzeba chickenka oprawić. No i z tym są to piórka lecą. I nawet kolacja będzie. Ty, to jest 17 godzina już. A ja tak się tutaj... I tutaj, kurde, zbytnio... Noc się o której zaczynała? 20 chyba. No. Jak klęczę zło, mój Boże, święty Shiro! Mazepo. Czujesz głód? No weź, nie żartuj sobie. Tak, bo jeżeli w sumie zmniejszyliśmy do 16 godzin dziennie, do 18, no to jakoś tak by to wychodziło. Ja mam pytanie. Psy od strzałów w głowę też padają na strzała? Nie zawsze. Bo żeby przejść dalej mam psa. Ale ty tutaj... mówisz od strzału z czego? Prymitywny łuk strzała, taka. Jak go weźmiesz z kucaka, to możliwe. Jak jesteś na kucaka i strzelisz w nieświadomego zombiaka, to masz 3,5 sneaky damage. Weź się na niego zaczaj gdzieś. Au. Dobra, ryzyk fizyk. Najwyżej jeszcze młotem go coś osmyram. Jakiś piwór zrobię i gdzieś go rozmieszczę tutaj. Żeby wreszcie czego szybko... wrócić.
W sumie mogę zrobić to w ten sposób. Ojejku. Trochę się ich obudziło. I zrozumiem, że umierasz. Młotem podobiją. Najgorsze jest to, że po prostu muszę zamykać przed nimi drzwi i tak poczekać chwilę, aż mi się stamina odnowi. Wiem jedno, mam kryjówkę chyba na... Ja w teorii też, o ile mi się uda zabić pewną hordę tutaj. A powiem szczerze, że szanse są niewielkie. Próbuję to zrobić tak, wiesz. Sneaky. Sneaky piki. Ja też się tutaj wszystko staram zrobić sneaky. A wychodzi tak, że i tak jest sneaky. Jak ja bym jeszcze kurwa trafiał tymi włóczniami, to by było dobrze. O, ale dostał w kostkę. Remiozł krótkowy atak. Trzeba w kolano ze Skyrima. Dobra, jakąś blokadę im tutaj położyłem. O, pałka rurowa. Poziom czwarty. Ich jest tu chyba znacznie więcej niż myślałem, kurwa. Serio. Martwi mnie mój status w tej chwili, jaki może być. Bania. Teraz to już na pewno bania. Niby jaki mam... kolega dostałem? Wiesz, co jest najlepsze? Hmm? Niby mam rewolwer, ale wolę się nim nie bawić. Czemu? Bo może to być jednorazowa zabawa. Nie, to zombiaki nie są aż takie jak Project Zomboid. Nie mają aż takiego wyczucia? Nie. O, motocyklista został pierdolota w jednej chwili. Chyba, że chciałbym sobie zacząć też walczyć pięściami. Podobno też to jest fajne. Mógłbym mieć i młoty, albo ewentualnie ręce, nie? Nie wchodźcie tam, gnoje! To jest 18 godzina. Dobra, jest 18, a noc jest... 20 chyba. Chyba ile ich tam jest? Gdyby się tak jeszcze nie ruszały, to by przyjemnie się do nich strzelało. No to jest jaj. Stamina się skończyła. Weź coś traf. Jakie one są odporne. Aha, i bramy mi rozjebały. Ten motocyklista chyba zsiadł. Masz, ja ci nawet pomogę, kurde, to rozwalę. A co mi tam? Szybciej będzie, jak ja ci to rozwalę, niż ty to rozwalisz. Już wyszli? No tak kropkowy, bo z tyłu?
Fajnie się słyszy jakieś kroki, nie wiadomo skąd, ale... Aktor, ty kroki słyszysz. Jest stres momentami. Ja głosy słyszałem, ale leki zacząłem brać. Kurwa, tu jeszcze 3 sztuki są. No nie mam pojęcia kompletnie. Ale mam chyba sposób na przetrwanie nocy. Nie jestem z tego dumny, ale chyba to będzie najlepszym rozwiązaniem. Ej, się wywalił. Ja go tylko zaalarmowałem. Niedobrze. Jeszcze była dwójka. O, widzę stópkę. Dobra, zrobię to jeszcze inaczej. Weź umrzyj. Dobra, jeszcze 2 zostały. Oj. A? Jeszcze jeden. Padły. To jest 19. No, ja muszę sobie zaraz gdzieś skrytkę przygotować. Ja mam też taki plan. Pół godziny bawienia się z zombiakami w jednym miejscu. Dobra, ale obczyściłem tu chyba. Ile mam drewna? 84. Myślę, że na noc starczy. Ale jeszcze przed tym sprawdzimy sobie, co jest dokładnie tutaj. Tych rzeczy tutaj chyba jest sporo. No jest, są na skrzynia zablokowane. No, mogą się tu dostać do mnie. Skrzynki z jedzeniem sobie ogarnę. A ja muszę szybko polecić po jakieś drewno, póki jeszcze jest dzień. No, dobry pomysł. W sensie, bo siekierka mi się skończyła i... To tym bardziej dobry pomysł. Pół godzinki. Witka w barze. Picie piwa już nie zamazuje twojej wizji, a faza trwa 2 razy dłużej. Świetnie. Aby nauczyć się wyparzyć przedmiot przy tej przepis. Kanister benzyny. Też świetnie. Amunicja, ale broni nie mam. Oj, apteczka duża. Dobra, tutaj została jeszcze wzmocniona skrzynia, którą na pewno sobie ogarniemy. Torba na broń. Toret? Nie. Łuk poziom drugi. W sumie też dobrze. Dobra, w pół to jest. I tak, gdzie my sobie znajdziemy teraz jakąś miejscóweczkę? No, więc tak, śpiworek zabieramy. Myślę, że lepiej będzie spędzić noc tutaj na górze. Albo jeszcze wyżej. Definitywnie tu będzie najbezpieczniej.
Dobra, szybko zbiorę kamień i wchodzę już do domu. No przespać się i tak nie prześpimy. To nie ta gra. W sensie kamień zbiorę, bo ten... Żeby mi się przypadkiem siekiera nie skończyła w trakcie kopania. To kopiesz już? Nie, że kopię, tylko tam chcę się dostać jeszcze na piętro wyżej. A, w ten sposób. Bo nie ma takich per schodów, nie? Mhm. Tylko trzeba się dobudować kształtem ramą. Mam tylko nadzieję, że deszcz nie będzie padał. Zombiaki z okolicy wyczyściłem, więc tak myślę, że... A w teorii też, ale nie ufam aż tak sobie. Gotowana woda. No i milusiu. Tak, mamy do zwiedzenia te dwa miejsca, nawet trzy miejsca teoretycznie. Tak patrząc na to wszystko, gdzie jest aktorynka? Trochę daleko. No chyba nie o 20 się zaczyna noc. To może jednak 22. To idę jeszcze lutować w teorii. Dobra, jak zaraz się przeliczę. Tu te śmieci. Trochę drewna. Wiesz, ja tak teoretyzowałem tylko, no bo teoretycznie o 22 się normalnie zaczyna, no to myślałem, że jak zmniejszyliśmy ten dzień, no to jednak to będzie godzina 20, ale widać, że nie. Czyli 22 nadal. No i perfekcyjnie. Woda, Loes. O, mam wytrychy. Ciekawe, czy mi się uda jeszcze zlockpikować. No, otworzyć się da, ale zamknąć już nie, świetnie. No i powiem ci osobiście, że nie jestem z tego lutu tutaj zadowolony. Bez szału dupy nie urywa. Ja też jakoś nie mam pozytywnych nastawień do tego, co tu mam, ale jedzenie mam, picie mam. Zobaczymy, czy jednym wytrychem uda mi się otworzyć skrzynkę. Wątpię, ale... Ale, no cóż. Jakieś skrzynki masz? Jedną mam tylko zablokowaną, ale wątpię, żeby się udało. A może? Ty, udało się! Jednym wytrychem! Kurwa, znów kościany nóż, naprawdę? 5 wytrychów kolejnych. Bateria akumulatorowa, schemat. I trzeci poziom zdobyłem. Bandaże pierwszej pomocy. Wziąć ci nóż kościany? Nie wiem. Możesz wziąć. Tak, znaczy chwilowo nie jest potrzebny mi, ale będzie. No bo to ogólnie, wiesz, pozwala na skurwanie zwierząt. Ja pójdę jeszcze kamień trochę powydobywam. Póki jest chwila. Mam tak przeciążone wszystko. Gdzie to się zrobiło? Ile mi się uda? Tu ma strzała jest. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Wyberkę ile mamy? 36.